kochani, w tym odcinku zakupy z lutego. Nie mogłam w ogóle znaleźć takich wody dla dziewczynki. Kupowałam tylko dla chłopczyka w Dillsie i ostatnio byłam i chciałam te najmniejsze, bo to będzie wystrój dla pokoiku małej. Także znalazłam o 03 z napisem Battery is not included i już takie to samo dla chłopczyka. My other car seat is in a Porsche. Czyli z takimi dwoma napisami znalazłam i kupiłam, będę zmieniać w pokoju u mojej Lili. Kolejnym ciuszkowym zakupem to były rajstopki, które kupiłam w Dansie. One mają tutaj taki malutki wzorek, jaśniutkie. Kosztowały 5 euro dwie pary. Z ciuszków ostatnia rzecz. W tym miesiącu jakoś takie nie kupowałam, nie potrzeba. Tatuś kupił buciki w Nike'u. Takie słodziusieńkie butki. Takie buciki ma. Już niech pomyka. I co uwielbia? Uwielbia jej rzepy. Także jeżeli nie do chodzenia, to do gryzienia mogą być buty. Tak moja Lili ma. Kolejną rzeczą, jaką mi kupiłam, była to taka książeczka. Mega kolorowa. Jak ją zobaczyła, od razu nie chciała je zostawić. Także taką książeczkę kupiłam, a opisana jest Who is hiding in Princess World, czyli kto się chowa w świecie księżniczki. I bardzo jej się podobało. Oczywiście ona jeszcze nie wie, co to znaczy, ale postaram się jej pokazywać różne rzeczy i mówić jej, co jest co. I ona nie, ku zdziwieniu, ona jej nie je, nie wkłada do buzi, tylko ogląda i patrzy. I z takim zaciekawieniem, aż jak jej mówię, co jest co, słucha mnie, po prostu mnie słucha, to jest super. Kolejną książeczką, jaką kupiłam, jest to taka książeczka, i ta książka kosztowała 3 euro i bodajże w Aldi mi ją kupiłam. Tutaj książeczkę, którą mam, kupiłam dzisiaj za 1,49 euro, to jest książeczka do wanienki, czyli do kąpieli. Bardzo lubi ją sobie oglądać. Nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają wanny w Irlandii. W większości domów są takie wanny. I te rączki nie są mi do niczego potrzebne, ale Lili bardzo je lubi. Siedząc w wannie, łapie się wanienki, wstaje, łapie się tej rączki i ona stoi. Ja nie mogę się na chwilę nawet odwrócić, bo może upaść, może coś się stać. I się zastanawiam, co by tu wykombinować, żeby ona mi nie stała w tej wannie. Ona nie chce w ogóle się bawić, nie chce siedzieć. Myślę sobie, no muszę coś wymyślić. Znalazłam matę antypoślizgową i mówię, to nie będę może jej kąpać w wannience, może ją będę kąpać w wannie już. Wzięłam tą matę, ale ona dalej nie. Ona nie chce. Kupiłam ją w Homestone & More, około 7 euro dałam. No ale ten zakup jeszcze jest za wczesny. Następnym zakupem, którym zrobiłam, jest to takie siedzonko do wanny, wanienka już jest za mała, do wanny, ma tu przystawki. Kupiłam to siedzonko w bucie, kosztowało 13,75. Jest obrotowe, 360 stopni, tu jest taka piłeczka, która się kręci i myślałam, że jeżeli ona stoi już w tej wannie, nie będzie chciała usiąść, będzie mi płakać, ale powiem Wam, że nie było problemów. Usiadła, wody muszę troszeczkę więcej wlać, bo to jest jednak przy podwyższeniu. Troszeczkę więcej wlewam wody i ona się bawi. Także to jest fajny zakup. Jeżeli macie dzidzie, która Wam wstaje i nie chce usiąść, nie chce się bawić, tylko już stoi i zastanawiacie się, co zrobić, kupcie takie siedzonko. Bardzo fajna sprawa. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam w Butcie, jest to taki kubeczek do spłukiwania włosów dziecka. Spłukiwania głowy, przykładacie, to jest taka miękka gąbka, przykładacie do głowy i spłukujecie. Bardzo fajne, chociaż jeszcze to jest malutko ma główkę Lili i to jest takie za duże, ale już staram się to używać. Próbowałam prysznicem i przykładałam jej tak rękę, ale ona zaczyna się kopać tutaj, jakoś tak to wszystko nie grało, nie zgrywało się razem, dlatego taki kubek postanowiłam kupić i kubek jest ok. Także polecam Wam, kosztował około 8 euro.
Buć się jeszcze kupiłam do jedzenia z Nubi, taką siateczkę, ona już to jest pomarańczowa, miała jabłuszko i marchewkę, wsadzamy jakieś owoce i dziecko sobie je, żeby nie było problemu, że damy za duży kawałek i może się zakrztusić, ta siateczka jest super. Także takie coś kupiłam i powiem Wam, co, jak to było w bucie. Teraz są trzy rzeczy za dwie, czyli kupiłam tą i akurat tą dostałam. Najtańsza jest zawsze gratis, czyli tą siateczkę do owoców dostałam za darmo, a normalnie kosztuje 5,23. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest to dzidziuś, płyn do kąpieli. On kosztował 3,99 w polskim sklepie. Powiem Wam, że zapach ma taki bezszałowy, ale pieni się fajnie i no jest fajne dla dziecka. Fajne, także na pewno go jeszcze raz kupię. Ostatnią rzeczą, jaką kupiłam dla mojej Lili, wybieramy się niedługo na wakacje i zaczęłam kompletować jakieś fajne gadżety dla niej. Jest to kółko. Napisane jest, że jest przeznaczone od 3 do 12 miesięcy i to kółeczko kosztowało bodajże 9,99 w Dance Stores, też je kupiłam. I ono ma taką przegródkę, gdzie można dziecko wsadzić nóżki i ono nie wypada, czyli w tym kółeczku tak jakby sobie siedzi, czy pływa, macha nóżkami w wodzie. Także takie kółeczko kupiliśmy i mam nadzieję, że będzie się fajnie w tym pluskać. To są wszystkie zakupy z lutego. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Kciuki oczywiście w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!